każdy z nas, tak patrzę niepewnie, może ktoś jest wyjątkiem, ma jakąś lampę w domu. Macie jakąś lampę w domu? Także przypowieść o lampie, prosta sprawa, słuchajcie. Dzisiaj jesteśmy jak w domu. Nie musimy tak się męczyć, wysilać, zastanawiać, o co to chodzi, o co to chodzi. Przypowieść o lampie. Czytam Ewangelię według Marka, 4 rozdział, 21 werset i dalej. Potem przemówił do nich. Czy lampę przynosi się po to, by ją postawić pod łóżkiem albo przykryć garnkiem? Czy raczej nie po to, by ją postawić na świeczniku? Kto nie wie, co to jest świecznik? Świecznik to takie miejsce kiedyś, dzisiaj świeczników raczej nie mamy, dzisiaj mamy inne sposoby mocowania lamp, ale świecznik był w miejscu, w którym stawiano lampę, na świeczniku stawiano lampę. Tak? Rozumiemy? Jakaś taka półka w odpowiednim miejscu, nazywała się świecznik i na tym świeczniku stawiano lampę. Po co? Pan Jezus mówi, dlaczego tak postępujemy? Dlaczego nie chowamy lampy pod łóżkiem, ani nie przykrywamy jej garnkiem? Garnek może też być przetłumaczony jako miara, bo garnki kiedyś były miarą, były jednostką miary. Czyli miarą odmierzano ilość na przykład zboża, tak? Ileś tam garnków, czyli były garnki o bardzo określonej pojemności, które były miarą. Więc w tym tekście ten garnek może być również przetłumaczony jako miara. Miarą, taką garnkiem, miarą. Nie robimy tak, tak? Nie robimy tak. Stawiamy lampę gdzie? Na świeczniku. Tak przynajmniej kiedyś robiono. Bo wszystko, co ukryte, stanie się widoczne. I wszystko, co niejawne, ujrzy światło dzienne. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. I ciągnął dalej. Uważajcie, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, także tu mamy takie połączenie przypowieści o lampie i o garnku, który jest miarą, z zakończeniem tego nauczania Jezusa, tego tekstu. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet dodadzą. Ten, kto ma, otrzyma jeszcze więcej, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. Również moglibyśmy przetłumaczyć, zabiorą i to, co zdobył, i to, co pozyskał, to, co mu darowano, to, na co zapracował, to, co zdobył, też mu będzie zabrane. Tekst przypowieści o lampie. Kochani, my, Polacy, mamy czasami dziwne pomysły i rzeczywiście myślę, że to taka nasza cecha narodowa. Dziwne pomysły Polaków polegają na tym, oczywiście czasami to ratuje nam życie, polegają na tym, że rzeczy, które służą do czegoś innego, potrafimy zmusić, aby robiły coś innego. Czyli użyć narzędzia, które nie jest do kopania i wykopać dół. Albo wziąć narzędzie, które jest do kopania i przykręcić śrubę. Mamy taką cechę. Lubimy kombinować, wymyślać, ulepszać. Kto pracował na kopalni, ten wie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda, Janek? Nie ma rzeczy niemożliwych. Jest polecenie i idziesz. I nie masz prawie niczego czasami. Nie masz narzędzia właściwego, ale robota, jak mówią górnicy, musi być zrobiona. I wiecie co? Robota zawsze jest zrobiona. I być może to czasami się przydaje. I to jest dobre, bo rzeczywiście nie zawsze dysponujemy właściwym narzędziem, aby zrobić właściwą rzecz. I wtedy jest dobrze być takim pomysłowcem. Przepraszam za to słowo. Mieć pomysł, jak mogę to zrobić? Nie mam narzędzia, ale jakoś sobie poradzę. Ale czyż nie głupio jest mieć narzędzie do wykonania konkretnej pracy i używać innego narzędzia? Moim zdaniem głupio. Albo mieć narzędzie do wykonania konkretnej pracy
i używać go w dziwny sposób, wykonując tą pracę. Dlaczego tak myślę, że to nasza cecha narodowa? Otóż kiedyś empirycznie, doświadczalnie się o tym przekonałem. Pracowałem dawno dosyć temu 3 miesiące w Szwecji przy sadzeniu lasów. Kraj nie nasz, ziemia nie nasza, więc i narzędzia nie nasze. Podobne, ale jednak inne, tak? Bo każdy naród, inżynierowie na przestrzeni, czy jacyś wynalazcy na przestrzeni tam wieków, wymyślali różne narzędzia. Więc narzędzia szwedzkie do sadzenia lasów wyglądają inaczej niż sobie wyobrażacie. Po prostu nie widzieliście takiego narzędzia. I pewnego razu, a było nas 5 w takim zespole, dano nam narzędzie, które nazywaliśmy haką. I to była taka motyka. Jak wygląda motyka, jeśli chodzi tutaj o młode pokolenie, to taki kij, styl, tak, i na końcu narzędzie. O, ona wygląda mniej więcej tak. Ta część mojej ręki to kij, a tutaj jest element stalowy, który wbija się w ziemię pod kątem prostym. Czyli taka kopaczka, tak? Ja wiem, że po prostu nie jesteśmy rolnikami, tak się zastanawiam, ilu ludzi rozumie takie słowa jak motyka, kopaczka, więc staram się wyjaśnić. To jest takie narzędzie, ono było mniej więcej tej wysokości i chwytało się za ten styl drewniany i ciach go w ziemię. I Szwedzi, jak to Szwedzi, to są inni ludzie niż Polacy, bardzo dokładnie pokazali, jak tego narzędzia używać, by wsadzać sadzonki drzew, z których... Daj Panie Boże, miał wyrosnąć kiedyś las. Bardzo dokładnie nas uczyli, szkolili. Pewnie dlatego, że bardzo dokładnie oni byli wyszkoleni. I jakbyśmy tam wpuścili Szwedów, robiliby dokładnie tak, jak nas Szwedzi uczyli. I ruszamy do pracy. No i co widzę? Niektórzy ruszyli, w tym i ja. Po prostu ja mam taką cechę, że jak na czymś się nie znam, to słucham tych, którzy się znają. I naprawdę z tym nie dyskutuję, a nawet jak nie mam takich ludzi na wyciągnięcie ręki, to ich szukam. Robię jakoś sobie radzę, ale szukam, jak to można zrobić lepiej i szukam ludzi, którzy wiedzą, jak to można zrobić lepiej i od nich się uczę. Więc ja z tym jakoś problemu nie mam i nawet szanuję taką postawę i wydaje mi się, że generalnie per saldo w życiu wychodzi się na tym lepiej. Więc ruszyliśmy do pracy. 3. 2 zaczęło się naradzać. Pomyśleli sobie, że Szwedzi jeszcze nie odkryli, jak tego narzędzia można używać bardziej skutecznie. Więc pomyślmy chwilę, czy można to zrobić lepiej, to znaczy przede wszystkim szybciej. Byliśmy płaceni od ilości zasadzonych sadzonek, więc czas miał znaczenie, tak? Każdy miał czasu tyle samo, ale w tym czasie nie każdy tyle samo sadzonek sadził. Więc im więcej sadziłeś, tym więcej zarabiałeś. Więc 2 ludzi się skrzyknęło i naradzali się, jak to zrobić lepiej. Zasada była taka, szwedzka, że każdy, kto sadzi, ma swoją hakę, ma swoją torbę i swoje sadzonki, pracuje sam, czyli wbija tą motykę w taki dość specyficzny sposób, następnie, czyli tak jak najniżej ziemi, żeby pionowo ostrze się wbiło, następnie robi krok do przodu, podnosi ją do góry, wtedy robi się, co Gosia? Dziura w ziemi, tak, do tej dziury wkłada sadzonkę, wyciąga motykę, wtedy ziemia się, co? Zamyka. Parę takich przytupów porządnymi butami, buty były ważne i następny krok. Natomiast co ja patrzę? Chłopaki zrobili zespół. Jeden miał tylko hakę, a drugi miał sadzonki. Bo oni wymyślili, że będzie szybciej, jak jeden będzie robił tylko dziury, a drugi będzie za nim podążał i wrzucał w te dziury sadzonki. I ruszyli, i cały dzień pracowali. Oczywiście wiecie, że jak ten pierwszy zrobił dziurę i wyciągnął tą hakę, to ziemia się zamykała. Więc ten drugi tam próbował jakoś tą sadzonkę wsadzać i uklepywać. I przyszło do werdyktu, czyli rozstrzygnięcia. Ja prowadziłem ten zespół, więc pytanie,
Ty ile zasadziłeś. Więc chłopaki, którzy pracowali w zespole, wydawało im się, że byli mądrzejsi i sprytniejsi, wymyślili lepszy sposób. Oczywiście pierwsi powiedzieli, my zasadziliśmy, już nie pamiętam, tyle i tyle, z taką dumą, patrząc na nas. No i zaczęło się, a ja zasadziłem tyle, więcej niemożliwe. Ja tyle, też więcej od nas. Ja tyle, też więcej od nas. Następnego dnia jak sadzili? Tak samo. Czyli zobaczyli, że nie zawsze wymyślanie nowych sposobów jest lepsze. Więc mamy przypowieść o lampie. Po co jest lampa? Żeby świecić, tak? Żeby świecić, żeby użyć tego przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z przeznaczeniem. Lampa jest po to, żeby świecić. Więc przypowiedź wydaje się po prostu jakby no, niemądra. Tak? Jak można użyć lampy inaczej? Widocznie można, skoro Jezus o tym mówi. Prawda? Gdyby nie można było lampy użyć nie do świecenia, Jezus by o tym nie mówił. Więc odwołuje się do jakiejś przyzwoitości i logiki i mówi, nikt tak nie robi. A jeżeli ktoś tak robi, to jest niemądry. To byśmy go wyśmiali. Co ty, chłopie, robisz, tak? Bierzesz lampę i stawiasz gdzieś pod łóżkiem, przecież to nie ma sensu. Bierzesz lampę i przykrywasz ją jakimś garnkiem, to nie ma sensu. Lampy używa się zgodnie z przeznaczeniem. Stawia się na świeczniku wysoko, aby oświetlała pomieszczenie, aby wszystko było widoczne, aby wszystko było jawne. Co Jezus chce nam powiedzieć dzisiaj? Co jest tą lampą? Co jest tym światłem? A może kto jest tą lampą i kto jest tym światłem? Czy mamy jakiś pomysł, propozycję? My jesteśmy światłem. Prawda. A świecimy światłem własnym czy odbitym? Bożym. My, ktoś powiedział, jesteśmy takimi księżycami. Kiedy rodzimy się na nowo, przychodzimy do Chrystusa, zaczynamy nowe życie, zaczynamy odbijać Jego światło. Prawda? Więc prawdziwym, oryginalnym światłem jest kto? Jezus. Prawda? To Jezus stanął pewnego razu wśród ludzi i powiedział, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota w sobie. Będzie świecił moim światłem. Więc kochani, Jezus mówi tę przypowieść po to dzisiaj do nas, abyśmy wiedzieli, kto jest tą lampą, kto jest tym światłem i jak tego światła w życiu użyć i dlaczego warto go używać, ba, dlaczego musimy go używać, bo inaczej będziemy mieli kłopoty. Natura światła jest podobna do natury prawdy. Jeżeli wchodzisz do pomieszczenia i jest ciemno, to co widzisz? Nic nie widzisz. Znowu się odwołam do górników. Górnicy wiedzą, co to prawdziwa ciemność. To się w głowie nie mieści nam, czy ludziom, którzy nigdy nie byli na dole kopalni, że naprawdę nic nie widać. Bo my zawsze gdzieś tam coś widzimy, nawet jak jest ciemno. Ale na kopalniach zgasisz światło pod ziemią, naprawdę nic nie widać. Naprawdę nic, kompletna ciemność. Więc natura światła jest podobna do natury prawdy. Światło świeci w ciemności i nagle widzimy, gdzie jesteśmy. Widzimy, jak rzeczy wyglądają. I tak samo jest z prawdą, tak? Nie wiem, co robić, nie wiem, dokąd iść, nie wiem, czy Bóg istnieje, nie wiem, jak postąpić w tej czy w tamtej sytuacji, nie wiem, czy jak zrobię tak, to będzie dobrze, czy będzie źle. Jestem poszukiwaczem prawdy, ktoś może powiedzieć, bo jak będę znał prawdę, to będę właściwie postępował. Więc natura światła jest podobna do natury prawdy, bo kiedy jest światło, to widzisz, jak rzeczy mają się naprawdę. Widzisz
z kim obcujesz, tak, widzisz człowieka, widzisz pomieszczenie, widzisz, co tam jest. Więc dobra nowina, kochani, jest taka, że Jezus nie tylko jest światłem, nie tylko jest światłością świata, ale jest też prawdą. Ja jestem prawdą, mówi Jezus. Ja świecę i to światło pokazuje prawdę. Pokazuje, jak jest naprawdę. Kiedy wejdziesz w moje światło, zobaczysz, jaki jesteś naprawdę. Kiedy zaczniesz odbijać moje światło, inni ludzie będą mogli poznać prawdę. Więc Jezus pragnie, aby światło było na właściwym miejscu, aby światło świeciło. I tą przypowieścią, tym podobieństwem dzisiaj Jezus mówi, używajcie rzeczy zgodnie z przeznaczeniem. Czyli w tym wypadku ja jestem Bogiem i jeżeli użyjecie mojego światła w taki sposób, do jakiego go przeznaczyłem, doświadczycie fantastycznych rzeczy w swoim życiu i w życiu ludzi, którzy są wokół was. Bo ludzie wokół was też zobaczą to światło tym razem, które jest w was, którym będziecie wyświecić. Amen? Drodzy, wielka odpowiedzialność przed nami. Pan Jezus mówi to jako oczywistość. Nikt tak nie postępuje, że ma światło, ma lampę, chce zobaczyć, jak wygląda jego dom. Chce się w nim poruszać. Chce w nim żyć. Chce go posprzątać. I wsadza lampę pod łóżko lub pod korzec, pod garniec. No przecież nie da się żyć, prawda? Nie da się żyć. Nie zrobisz tego, co sobie zaplanowałeś, to, o czym marzysz. Więc każdy, mówi Chrystus, każdy postępuje tak, bierze lampę, daje na świecznik i wtedy wszystko widać. Wtedy nie ma nic ukrytego. Stąd, kochani, mamy światło, którym jest Chrystus i mamy prawdę, którą jest Chrystus. Innymi słowy, ktoś tak powiedział, nawet taka seria filmów i książek, miałem okazję czytać wszystkie, pod tytułem Lek na śmierć powstała. Bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że ludzkość choruje na śmiertelną chorobę. Potrafimy sobie to wyobrazić? Po internecie swojego czasu krążyło takie opowiadanie o wirusie, tak, który rozprzestrzenia się na świecie i ludzie zaczynają umierać. Ludzie chorują na śmiertelną chorobę i nagle odkrywasz, że ty masz lek. Że ty masz lek. Wiesz o tym, że ludzie umierają. Widzisz to. Widzisz, jak umierają twoi bliscy. Ludzie, których kochasz. I nagle odkrywasz, że ty masz lek. Że ty masz lekarstwo. Pytam, czy zmieniłoby się wtedy w twoje życie, gdybyś takiego odkrycia dokonał? A jeśli byłoby tak, jak mówię, że ludzkość umiera, nie tylko w twoim mieście ludzie umierają, czy w twoim kraju, ale na całym świecie ludzie umierają na tę chorobę z powodu tego wirusa. Wydaje mi się, że zmieniłoby się całe twoje życie i być może całe twoje życie do końca życia. Bo praca ratowania ludzkości jawiłaby się tak wielką, że zastanawiałby się pewnie, czy mi w ogóle starczy życia, żeby uratować wszystkich. Więc skoro jest niebezpieczeństwo, że nie dam rady uratować wszystkich, więc nawet jak do końca życia będę pracował, to i tak uratuję tylko niektórych. Więc wykorzystuję czas, tak? Pracuję ciężko, robię wszystko, żeby choć jeszcze jednego więcej. Rozumiecie, wydaje mi się, do czego zmierzam. Dokładnie taka jest sytuacja i tak rzeczy widzi Chrystus. Gdybyśmy popatrzyli na świat Bożymi oczami, to zobaczymy dokładnie taki obraz. Dokładnie taka historia
zacznie się jawić przed naszymi oczami, że świat umiera, ludzie umierają z powodu wirusa. Ten wirus ma na imię grzech, tak? A zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Pismo Święte. Więc jeśli jesteś grzesznikiem, umierasz. Jeśli ktoś wokół ciebie, kto żyje, jest grzesznikiem, a Pismo Święte mówi, że wszyscy zgrzeszyli, umiera. I nagle przychodzi Chrystus, który jest światłem, pokazuje tę prawdę. Nagle to widać. Ludzie nie wiedzieli, że umierają, że nie idą do wieczności z Bogiem. Wielu żyje tak, jakby oczywistym było, że jakoś tam znajdą się w niebie. Bo przecież wierzę w jakiegoś Boga. Przecież robię jakieś dobre uczynki, trochę się staram, ufam tym, którzy mnie prowadzą, moim duchowym przywódcom, i oni mówią, wszystko okej, okay, wszystko okej. Okay. Urodziłeś się, zatroszczyliśmy się o ciebie, zrobiliśmy to, to i tamto. No wierz w tego Boga, w którego my wierzymy. Przynajmniej raz w roku musisz pojawić się pośród zgromadzenia Bożego ludu w kościele i damy radę, słuchaj, nie będzie tak źle, jesteś, widzę, patrzę w twoje oczy, fajny facet jesteś, damy radę. A jakby coś było nie tak, to jak umrzesz, to tak na wszelki wypadek jeszcze popracujemy nad tym, modląc się o twoją duszę. Przepraszam, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy słuchamy Chrystusa, który kocha człowieka ponad własne życie, bo umarł, aby wyprodukować lek na śmierć. I Chrystus widzi to zupełnie inaczej. Jeżeli umierasz bez Niego, bez leku na śmierć, kończy się wszelka nadzieja, mówi Słowo Boże. Gdy umiera bezbożny, czyli bezbożny to nie ten, kto nie wierzy, że Bóg istnieje. Bo inaczej byśmy powiedzieli, że diabeł nie jest bezbożnikiem, bo diabeł wierzy, że Bóg istnieje. Diabeł wierzy, że Bóg istnieje, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Więc ktoś bezbożny to nie ten, który nie wierzy w istnienie Boga, by była jasność. Apostoł Jakub mówi, wydaje się, że mu ręce opadają, by przedstawić prostą prawdę. Wierzy, że Bóg jest jeden? Super. I co z tego? Diabeł, jego demony też wierzą. Drżą przed Bogiem i wiadomo już, jaki będzie ich koniec. Potępienie i wieczne oddzielenie od Boga. Stąd Chrystus nie pozostawia nam żadnych, ale to żadnych wątpliwości, że bez leku na śmierć, kiedy umrze człowiek bezbożny, czyli człowiek, który nie chodził Bożymi drogami, który za bardzo się Panem Bogiem nie interesował, który nigdy nie nakłonił ucha do tego, co Chrystus mówi, nigdy nie przeczytał, jak w Piśmie Świętym, tak, listu Bożego do człowieka, listu Boga do człowieka. Bo ci mówią, jakoś to będzie. Kochani, to jest ignorancja. To jest ignorancja. To jest tak, jakby dać samochód z automatyczną skrzynią biegów. Naprawdę nie trzeba wiele umieć. Komuś, to nie ma prawa jazdy, nie ma zielonego pojęcia o przepisach. Siądź do tyłu, jedziemy. Ja będę ci mówił, gdzie ma skręcać, w prawo czy w lewo. Wsiadłbyś w taki samochód? Ja bym nie wsiadł, prowadzony przez takiego kierowcę. Więc Pan się zatroszczył. Pan się zatroszczył. Przyszedł. Mówił w podobieństwach, żeby ludzie lepiej rozumieli słowa duchowe. Wyjaśniał, mówiąc, co te podobieństwa znaczą. W końcu umarł za grzesznika, zmartwychwstał i mówi, ja jestem prawdą. Dzisiaj. Ja jestem światłością świata. Niech ta światłość świeci. Więc drodzy, słowo odpowiedzialności, każdy z nas ma ten lek na śmierć i całe życie przed sobą, aby podawać go dalej. I Jezus uznaje to za oczywistość. Mówi, nikt nie postępuje tak, że mając światło, je chowa. Światło pokaże brudy. Czasami wolelibyśmy nie zapalać zbyt mocno światła, bo okazuje się, że wtedy mniej widać, tak? I to jest dobre. I to jest dobre. Ale Jezus mówi, że to światło rozświetla wszystko. Celem tego światła
jest to, aby widzieć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. My potrzebujemy coś zmienić, naprawdę potrzebujemy to zmienić, to tylko naprawdę zmienimy rzeczy, które widzimy takimi, jakimi są. Widzimy je prawdziwie. Tak? Rozumiemy to? Jeśli to jest prawdą, co mówi Chrystus, że tak się rzeczy mają, co to oznacza? Czyli jeśli mam lek na śmierć, życie przede mną, a ludzie wokół umierają, nie znając Chrystusa, to potrzebuję siły, potrzebuję zachęty, potrzebuję odwagi, bo ten lek, to nie jest na początku słodki lek, jak zresztą z reguły każde lekarstwo, on źle smakuje, to światło, kiedy się zapali, to nagle się okazuje, że jest źle. Że jest źle, że jest problem, tak? I ludzie, którzy nie szukają Pana, uciekają od światła. O tym też czytamy, to mówi sam Pan Jezus. Więc nie każdy lgnie do światła, nie każdy chce być prześwietlony. Nie każdy mówi, Panie, jestem, stoję tutaj, pokaż mi, prześwietl mnie, chcę podobać się Tobie i będę się zmieniał dzięki Tobie. Nie każdy tak postępuje. Więc my, którzy chcemy się zmieniać, tak wierzę, my, którzy chcemy podawać lek na śmierć, potrzebujemy siły, potrzebujemy paliwa. Potrzebujemy paliwa, potrzebujemy być ciągle tankowani. Silnik bez paliwa stanie, tak? Człowiek też. Potrzebujemy paliwa. I czym się napędzać? Dzisiaj właśnie o tym paliwie nawet bardziej chcę powiedzieć. Na razie było o tym, że jest taka sytuacja. Ale teraz trzeba ruszyć, teraz trzeba dzielić się, teraz trzeba to światło zapalać. Mówię teraz trzeba, nie dlatego, że teraz jest jakiś szczególny moment, bo za tydzień możemy powiedzieć dokładnie to samo i to samo będzie prawdą. Za miesiąc to samo będzie prawdą. Tak? Rok temu to samo, gdybyśmy powiedzieli, też będzie prawdą, bo ciągle i wciąż ludzie umierają. Jezus jest światłością świata, a Słowo Jego jest prawdą po pierwsze. Znamy Chrystusa, znamy światłość, mamy lampę, mamy prawdę i mało tego, jeszcze my sami świecimy lub możemy świecić pięknym, odbitym światłem. Potrzebujemy paliwa. Po drugie, w świetle widać złe i dobre rzeczy. Wiecie o tym? Że w świetle widać złe i dobre rzeczy. Kiedy wybierasz osobę jako współmałżonka, z którą chcesz spędzić całe swoje życie. Chcesz spędzić, bo ślubujesz, tak? Będę ci wierny, będziemy razem. Ale ślubujesz na dobre i na złe, tak? Pamiętamy słowa przysięgi małżeńskiej? W zdrowiu i w chorobie. I że cię nie opuszczę aż do śmierci. Słowa przysięgi małżeńskiej. Pewnego razu czytając książkę Jakże chrześcijaństwo po prostu C.S. Lewisa, dokonałem zadziwiającego odkrycia. Kochani, jak wiele zależy od tego, jak nas wychowano, w jakiej kulturze wyrośliśmy, jak wiele od tego zależy, jak interpretujemy rzeczywistość wokół nas. Więc my interpretujemy ją w naszej kulturze zazwyczaj tak, że i tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli dwoje ludzi żyje ze sobą bez ślubu, to lepiej, żeby się pobrali, bo żyją w cudzołóstwie, tak? Są cudzołożnikami. Nie powinni tego robić bez ślubu. Proste, proste. C.S. Lewis mówi bardzo ciekawą rzecz. Bo czasami jest tak, albo często jest tak, że staje tych dwoje ludzi, którzy czy żyli przed ślubem w sensie seksualnym, czy nie żyli. Dla niego to nie ma większego znaczenia. Ale staje dwoje ludzi na ślubnym kobiercu i rozpoczynają ślubowanie. Ślubują sobie wierność, uczciwość. Ślubują sobie miłość.
ślubują sobie, że będą razem, że gdy będzie dobrze i źle, w zdrowiu i w chorobie, i zakładają w słowach przysięgi, że może być, że właśnie może być trudniej, że może być choroba i że ja ciebie nie opuszczę wtedy. Oni to zakładają. Przynajmniej w słowach przysięgi. Bo w sercach bywa czasami zgoła inaczej. Bo ja mam kolegę, który ma żonę i ma często wyjazdy służbowe i skacze sobie w bok. No bo przecież nic się takiego nie dzieje. On dalej wraca do domu i dalej kocha swoją żonę. To była tylko niewinna przygoda. Więc myślę mniej więcej jak on, bo wszyscy wokół mnie tak myślą i tak żyją. Albo większość przynajmniej. Czystość, wierność uchodzi za śmieszność. Więc staje dwoje ludzi przed sobą i już jakby zakładają, że to tak nie do końca musi być. Albo zakładają, że będzie super i dokładnie tak jak mówi przysięga, ale po jakimś czasie, no nagle coś wypada i też otwiera się ta sama klapka. No teraz powinienem wybrać, będę wierny żonie lub ulegnę pokusie. No w sumie znam tylu ludzi, którzy z takich okazji korzystają i żyją, więc ulegnę pokusie. C.S. Lewis mówi, że kto wie, czy krzywoprzysięstwo nie jest większym grzechem niż cudzołóstwo. Więc może lepiej byłoby żyć w cudzołóstwie, niż krzywo przysięgać i pojmować żonę. Już abstrahuję od elementu zranienia drugiej osoby, tego, co dzieje się w domu, tego, co się dzieje, gdy są dzieci. O tym teraz nie mówimy. Mówimy tylko o sprawie przysięgi. Więc słowa coś oznaczają, tak? I kultura, w której żyjemy, ma wielkie znaczenie. Więc w świetle widać rzeczy dobre i złe. Dobre i złe. Zazwyczaj światłość pokaże i jedno, i drugie. Czyli możesz świetnie wysprzątać swój pokój przy świetle X, ale gdy przyjdzie ktoś i dopali jeszcze jakieś 1000 W i usiądziesz, nagle zobaczysz, że tu coś jest nie tak, tu by trzeba było poprawić, tam, czyli wydawało się, że jest super, a nagle okazuje się, ops, nie do końca jest super. W świetle widać dobro i zło. Ale może być sytuacja odwrotna. Zapalasz światło, mówisz, o matko, tragedia. Ale jak się temu przyjrzysz, to widzisz, ale tam jest, to jest całkiem fajne. Na przykład robię remont, ale to sobie zostawię, prawda? Ale to jest fajne, ale to jest fajne. Więc dlaczego mówię o paliwie i dlaczego mówię o tym, że w świetle widać i dobro, i zło? Dlatego, że Chrystus powiedział w tejże przypowieści, gdy mówi o lampie i o świetle, mówi od razu, uważajcie, czyli słuchajcie uważnie, ale uważajcie, czego słuchacie. Tak powiedział Jezus. Uważaj, czego słuchasz. Uważaj, czego słuchasz. Uważaj, czego słuchasz, bo możesz słuchać rzeczy dobrych i rzeczy złych. Oto historia. Był sobie pewien człowiek, żył w Ameryce, był bardzo dobrze prosperującym biznesmenem. Pracował w biznesie na kilku frontach, między innymi zajmował się transportem, logistyką. Miał swoje ciężarówki, przewoził różne towary, miał magazyn, czasami ściągał od producentów towary do swojego magazynu. I miał też inne biznesy, bardzo dobrze prosperował. I był nominalnym chrześcijaninem, członkiem kościoła episkopalnego, więc był takim chrześcijaninem, który u nas się mówi święta Bożego Narodzenia, do kościoła powinno się pójść, w Ameryce się mówi Wielkanoc. Wielkanoc, przynajmniej raz w roku powinieneś pójść do kościoła. I to był taki człowiek. I pewnego razu śni mu się, że trzyma na rękach dziecko. To dziecko płacze, i modli się o to dziecko i dziecko przestaje płakać. I to był dziwny sen, budzi się, jest taki trochę nawet przerażony, bo rozumiecie, ktoś, kto chodzi do kościoła tylko raz w roku, kto ma swoje życie i Pan Bóg jest gdzieś daleko, śni mu się, że jest w miejscu, w którym modli się o uzdrowienie. Ludzie, którzy są
członkami kościoła episkopalnego nie wierzą w ogóle w coś takiego jak uzdrowienie. Przynajmniej w taki sposób jak w Dziejach Apostolskich. Więc on budzi się, mając taki sen, zasypia i znowu mu się śni to samo. I tak 3 razy. I jest bardzo zaniepokojony tym snem. I pewnego razu od jednego z jego klientów przyjeżdża transport jego ciężarówką i rozładowuje ten transport i widzi, że tam są rzeczy uszkodzone, że ktoś nie zadbał o należyte pakowanie i mamy problem. A ponieważ ten dostawca nie mieszkał daleko, myśli sobie, pojadę i z nim porozmawiam, rozwiążmy jakoś ten problem. Przyjeżdża do domu i nie ma tego człowieka. Rozmawia z żoną, mówi, po co przyjechał, że taka sytuacja dość niezręczna. Chciałbym rozmawiać z mężem i nagle słyszy, że płacze dziecko w drugim pokoju. I taka trochę konsternacja, dlaczego ta kobieta nie reaguje. Ona mówi, no płaczę, no wiem, że płaczę, po prostu nieszczęśliwy wypadek miał miejsce, to dziecko napiło się paliwa samochodowego i ma po prostu uszkodzone, nic, żyje, wszystko jest okej, ale żołądek jest uszkodzony i gdy tylko, ono jest głodne po prostu, gdy dostaje jeść, to zaczyna się jakaś dziwna reakcja i płacze jeszcze bardziej, bo go bardzo, bardzo boli. Więc nie jestem w stanie, podaję mu czasami to jedzenie, ale to jest wielkie cierpienie, więc teraz płaczę, bo jest znowu głodne. I wiecie, co się dzieje? Przypomina mu się ten sen i mówi, wiesz co, czy ja mogę się pomodlić o to dziecko? Tak, tak, oczywiście może się pomodlić o to dziecko. I on bierze je na ręce, tak jak w tym śnie, modli się o to dziecko i wierzy, tak? Słucha Boga. Uważajcie, czego słuchacie, kogo słuchacie, uważajcie, czego słuchacie. Słucha Boga. I to dziecko zostaje rzeczywiście uzdrowione. Mama mu podaje za chwilę jedzenie i jest wszystko w porządku. I wiecie, co się dzieje? To zmienia całe życie tego człowieka. Całe życie. Był biznesmenem, dobrze mu się wiodło, Pan Bóg był gdzieś daleko i nagle odkrywa, wow, jest lek na śmierć, tak? Jest jakieś światło, jest coś, o czym nie wiedziałem i Bóg użył mnie, aby pomóc drugiemu człowiekowi. I myślę sobie, Pan Bóg mnie po prostu powołuje do tego, żebym pomagał ludziom. Chcę prowadzić ludzi do Chrystusa, chcę się o nich modlić, chcę wejść w stan duchowny, chcę założyć kościół, chcę służyć mojemu Bogu. I co robi? Chcę zdobywać kompetencje, więc rzeczywiście zamyka poprzednie życie i idzie studiować do Clairvaux School of Theology. I okazuje się, że to jest bardzo świecka szkoła. Bardzo świecka szkoła. Znajomi mówią, wierzący chrześcijanie, słuchaj, w tej szkole jest więcej niewierzących niż w szkole nieteologicznej. Ale on mówi, nie, słuchaj, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ja chcę tylko zdobyć kompetencje, żeby po prostu służyć Panu Bogu i dalej będzie okej. Okay. To nieważne, czego oni tam nauczają, to nieważne, czego ja będę słuchał. Ja doświadczyłem mocy Boga, nic mnie nie pokona. Zdobędę certyfikat, dyplom teologicznej szkoły i będę służył Bogu. I historia jest taka, że po jakimś czasie w tejże szkole, są takie szkoły, żeby była jasność. Czasami jest takie w ogóle nawet u nas powiedzenie, skończyłem szkołę teologiczną i zachowałem wiarę. Czasami tak jest. Polecam naszą szkołę teologiczną. Nie musisz się bać ani o siebie, ani o swoje dzieci, że stracisz wiarę. Ale czasami wiarę się traci, więc słuchajcie, on zaczyna słuchać tych wszystkich rzeczy, tej jakiejś liberalnej teologii. I po jakimś czasie odkrywa, że ta gorliwość i ta wiara gdzieś zaczynają wyciekać. Już mu tak się nie chce. Już zaczyna mieć tysiące problemów i pytań. I w momencie wielkiego kryzysu, gdy rozmawia z jednym przyjacielem, opuszcza tą szkołę i idzie inną drogą, ratując resztki wiary i gorliwości i zaczyna służyć Bogu i rzeczywiście zaczął służyć Bogu i wszystko zostało odbudowane. Ale Jezus mówi, uważajcie, czego słuchacie. Czego nie chcę powiedzieć? Nie chcę powiedzieć, że masz być niemądrym człowiekiem, że masz się bać edukacji, bać trudnych pytań,
Nie chcę tego powiedzieć, że masz się bać przeczytania jakiejś książki, która jest antychrześcijańska. Nie chcę tego powiedzieć. Ale chcę powiedzieć, że musisz zachować właściwe proporcje. Musisz zachować właściwe proporcje. Kochani, ja lubię wiedzieć, co się w kraju dzieje. I lubię słuchać komentatorów, dziennikarzy, polityków trochę mniej, ale czasami też. Lubię wiedzieć, lubię słuchać, ale czasami mówię za dużo. Dość. W ten sposób świata nie zmienimy. Czyli przekonaniem, że ten ma rację, a ten nie ma, w sensie politycznym, wybierając taką czy inną, świata w ten sposób nie zmienimy. Chrystus tak nie zmieniał świata i jego uczniowie też nie poszli nigdy tą drogą. Drogą demokracji, na przykład głosowania na tych, którzy mają największy, żeby mieli większy wpływ, bo wtedy świat będzie lepszy. Chrześcijanie funkcjonowali zawsze jakby w innym wymiarze. Robili czy rozkrzewiali, rozprzestrzeniali Boże Królestwo, pomimo tego, jakie były okoliczności, gdzie przyszło im żyć. Amen? Tak? W niewoli, w komunizmie nie ma problemu. Przedrzemy się z Ewangelią i będziemy ratować świat. W dobrobycie no też nie ma problemu. Mamy wolność, będziemy krzewić Ewangelię i będzie się zmieniał świat wokół nas. Chrześcijanie zawsze szli gdzieś w poprzek. Więc chcę tylko powiedzieć, tak jak mówi Pan Jezus, uważajcie, czego słuchacie. Bo w świetle widać i dobre, i złe rzeczy. I dobre, i złe rzeczy. Więc właśnie rzecz polega na tym, że to ty wybierasz. Ty wybierasz. Mogę przeczytać jakąś książkę, która wszystko podważa, ale jeśli żyję z Panem, jeśli doświadczam Jego mocy, tak? Jeśli to i tamto wydarzyło się w moim życiu, to czy ja mam z tym jakiś problem? Że ktoś mówi, Pana Boga nie ma, że ktoś mówi, uzdrowień nie ma. Czy ja mam jakiś problem, że ktoś mówi, że nie ma daru języków? Jak ja nawet będąc chrześcijaninem wierzyłem, że nie ma daru języków. I to Pan Bóg mnie przekonał, że jest dar języków. Nie książki teologiczne. Bo Bóg żyje, amen? Tak, bo Duch Święty działa. Więc jeśli na własne oczy widzisz, jeżeli czegoś naprawdę doświadczasz, to czyż to, że ktoś tego nie doświadcza, bo słucha innych rzeczy, tak? Czy wybrał inną drogę, czyż to ma mieć jakiś, czy ma jakiś wpływ na ciebie? No absolutnie nie. Tym bardziej, że często widzisz tychże ludzi smutnymi, nieszczęśliwymi, tak? Niewierzącymi, bez nadziei, bez Boga na świecie. Więc Chrystus mówi, uważajcie, czego słuchacie. Jeśli słuchasz o wielkości Chrystusa, co będzie się działo w twoim życiu? Chrystus będzie mniejszy czy większy? Większy, tak? Jeśli słuchasz o mocy Bożej, będzie więcej mocy Bożej w twoim życiu czy mniej? Kochani, ludzie, którzy nie wierzyli w uzdrowienia, ale kiedy byli w potrzebie, nagle zaczynają słuchać, zaczynają szukać świadectw uzdrowienia. Chcą, by wiara w ich życiu rosła, bo mają konkretną potrzebę i widzą, że lekarze nie pomagają, że medycyna nie polega. I przestawiają się na zupełnie inną falę, stają się innymi ludźmi. I wiara w nich rośnie. I często znajdują to, czego szukali, uzdrowienie. Znajdują to. Kochani, jest niesamowity psalm, psalm 137. Zaczyna się on takimi słowami, niektórzy z was od razu skojarzą. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie powiesiliśmy lutnie nasze, gdyż żądano od nas pieśni. Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Co się stało z ludem Bożym? Był w niewoli. I kochani, widzieli niewolę, słuchali o niewoli i ta niewola zawładnęła ich sercami. I co zrobili, tak? Zamiast głosu czy mogli śpiewać pieśni Pana na obcej ziemi? Nawet ich do tego niejako obligowano, proszono, zaśpiewajcie nam pieśń Syjonu. A tu w ogóle jakiś fatalny obraz, tak? Siedzą ludzie, płaczą. Czy są w problemie? Oczywiście, że są. Lutnie wiszą gdzieś na wierzbach. No nic, tylko po prostu życzyć sobie śmierci.
I gdzieś tam ta iskra się budzi. Jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, czyli muszę sobie coś przypomnieć. Muszę się gdzieś tam odkurzyć. Muszę zacząć słuchać właściwych rzeczy. I wtedy będzie zwycięstwo. Mamy czym się cieszyć. Kiedyś jeden z moich ulubionych autorów napisał taki tekst pod tytułem Jest nadzieja dla ludu Bożego. Kochani, ja w to wierzę, choćbyście mnie tu pokrajali, choćby nie wiem co, jest nadzieja dla ludu Bożego. Jest możliwość otrzymania Bożego błogosławieństwa. Jest możliwość użycia leku na śmierć i zbawienia człowieka. Tylko czy my go używamy, tak? Czy my niesiemy tę odpowiedzialność? Czy raczej przed nią uciekamy i się boimy? Jeśli Ewangelia nie będzie głoszona, nie będzie ludzi ocalonych, ale jeśli będzie głoszona, wierzcie mi, tak jest na całym świecie, nie wszyscy, tak? Ten lek jest gorzki, on nie każdemu pasuje, ale niektórzy skorzystają. Wierzę w to głęboko. I dlatego wierzę w to, że ważne jest, kogo słuchasz, czego słuchasz. Ważne, czy gdy zapali się światło w pokoju, zobaczysz, że są tu fajne rzeczy, a nad tymi złymi popracujemy. Dzisiaj patrzyłem na Jonasza, który siedział koślawo na perkusji. Takiego perkusisty ze świecą szukać tak naprawdę. Jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz w życiu widziałem gościa, który tak siedzi i tak gra. A historia jest taka, że dzisiaj rano mieliśmy wątpliwości, czy on w ogóle zagra, bo ma uszkodzony staw skokowy w prawej nodze. No i właśnie, tak? Można by powiedzieć, takiej komedii jeszcze nie, jak można tak grać na perkusji? Nie może siąść normalnie i zagrać jak prawdziwy perkusista? No właśnie nie może, tak? Bo jest coś, co o czym ja wiem, a nie wiecie, tak? Czyli ja widzę tą niedoskonałość teraz w jego ciele, a wy o tym nie wiecie. Ale to była jego decyzja, to chcę powiedzieć bardzo mocno, to on wybrał, że jednak usiądzie i zagra na tej perkusji. Że jednak to zrobi. Czyli kiedy rozpala się światło wśród ludu Bożego, to my wybieramy, czym napełnimy swoje serce. Słowem zachęty, wiary, czy słowem zniechęcenia? Błogosławieństwem, czy niekoniecznie? Budowaniem, czy niebudowaniem? To my wybieramy. Więc potrzebujemy paliwa, kochani. Potrzebujemy paliwa, aby rozświetlać światło Chrystusa. Amen? Aby głosić prawdę Chrystusa. Chcemy powstać. Nie da się tego zrobić bez paliwa, bez mocy Ducha Świętego. Ale kochani, tym paliwem jest właśnie to. Uważajcie, czego słuchacie. Kogo słuchacie. I Chrystus mówi, jak pragnąłbym, abyście napełniali swoje serca, swoje umysły tym dobrym paliwem. Abyście widzieli to, co dobre. Abyście siebie budowali, abyście siebie zachęcali. Abyście wtedy, kiedy zobaczycie, że coś jest dziwnego, to przynajmniej to zapytali, ty, czemu ty tak dziwnie grasz na tych bębnach? I jak dowiecie się, słuchaj, ja w ogóle miałem nie grać, ale robię to tak, jak potrafię, bo wiem, że bez tego byłoby jeszcze gorzej. Powiecie, wow, ale czad, ale jesteś gość po prostu. Inny to by w ogóle dzisiaj leżał w łóżku, a ty tutaj pośród ludu Bożego usługujesz i robisz to, jak najlepiej potrafisz. Bo wiesz, ja myślałem, że ty sobie z nas tutaj kpisz w ogóle wcześniej, ale na szczęście, zanim poszedłem za daleko w moim myśleniu, przyszedłem do ciebie i porozmawiałem o tym. Uważajcie, czego słuchacie. I kochani, z tym paliwem jest niebezpieczna rzecz i w ten sposób kończy Jezus, że jest pewna miara, że rzeczy się w życiu pomnażają. Uważajcie, kogo słuchacie, uważajcie, czego słuchacie. Rzeczy się pomnażają. Kochani, gdybym ja słuchał, a lubię to robić, powiedziałem wcześniej, tylko o polityce, to by się pomnożyło tak w moim życiu, żeby nic ze mnie nie zostało. Byłbym smutnym, sfrustrowanym człowiekiem. Żyłbym raz na 4 lata w nadziei. Czasami by wygrali ci, na których bym postawił. Trochę bym się pewnie pocieszył, bo później znowu rzeczy zaczęłyby się jakoś tam psuć i znowu bym wpadał. I tak by wyglądało moje życie. Tak by wyglądało paliwo, które ja tankuję. Kochani, ale ja chcę iść w poprzek. Nie wiem jak ty, ja chcę iść w poprzek.
Ja nie chcę słuchać ludzi tego świata, którzy nie znają Pana i nie znają duchowych mechanizmów. Ja chcę słuchać tego, który ma klucze śmierci i życia, bo ja chcę żyć. Ja chcę słuchać tego, który ma moc nad demonami, bo ja chcę usuwać zło z mojego życia. Ja chcę słuchać tego, który ma moc nad chorobą, bo nieraz go potrzebowałem już w moim życiu i w życiu ludzi, którzy byli w potrzebie. I może jeszcze nieraz będę go potrzebował, dlatego chcę dzisiaj napełniać się wiarą. Uważajcie, czego słuchacie. Uważajcie, czego słuchacie. Czym się napełniacie? I Chrystus mówi, bo temu, kto ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, będzie zabrane i to, co myśli, że ma. Więc to duchowe paliwo, kiedy połączymy tę historię z przypowieścią o siewcy i zobaczymy, że rzeczy się w życiu pomnażają, że dobro się pomnaża. Amen? Tak, siejesz dobro, zbierasz dobro. Zasiejesz dobro tu, nagle okazuje się, że tam ktoś zbiera dobry plon. Piękny film kiedyś w internecie był, który pokazywał tę zasadę. Pewnie jest dalej. Ale zło też się pomnaża. Zło też się pomnaża. Zasiejesz zło, ono się pomnoży. Zasiejesz złe słowo, ono się pomnoży. I ciężko będzie ci utrzymać nawet tę iskrę optymizmu, nadziei i wiary, a Pan przestrzega, że nawet to, co wydaje ci się, że ma na, i to, Pan nie zabiera dobrych rzeczy, to diabeł zabiera dobre rzeczy. Rozumiecie, co mówię? Pan nie zabiera. Złodziej, diabeł przychodzi po to, aby kraść, zażynać i aby kraść. To diabeł. Więc pewne rzeczy nie winmy Pana Boga. Diabeł krąży i będzie chciał wybierać te resztki dobra, które jest w Tobie. Dlatego potrzebujemy paliwa, aby biec, aby świecić, aby mówić prawdę. I to paliwo jest. Amen, Kościele? Kiedy zobaczysz, że coś zaczyna się ze mną nie tak dziać, nie czuję się z tym dobrze, uciekaj jak najdalej. Może kiedyś wrócisz w to miejsce, jak będziesz silniejszy, ale znowu potrzebujesz zatankować czegoś dobrego. Zanim będziemy śpiewać ostatnią piosenkę, chcielibyśmy się pomodlić.